Hej, hej, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z czymś, o co często mnie pytacie, bo jakby to też się tyczy mojej diety, więc co jem w ciągu dnia? Krótki wstęp, o co chodzi, będę wam po prostu pokazać moje posiłki. Totalnie nie mam pojęcia, jak ten filmik powinien wyglądać, także jak już go obejrzycie, możecie mi pisać jakieś sugestie na dole w komentarzach. Pokażę wam taki mój zwykły dzień, jako że mamy kwarantannę, to mogę sobie z niej korzystać i sobie robić jedzonko, więc będę wam to wszystko pokazywać i dokumentować tutaj na vlogu. Nie mam totalnie pojęcia, czy w takich filmikach powinno się pokazywać, jak się robi jedzenie, czy tylko już gotowe danie. Nie oglądałam żadnego takiego filmiku, więc robię to tak na czuja. Trochę pokazywałam, jak robię jedzenie, trochę tylko posiłków. Także to dzisiaj będzie dzień mój jedzeniowy i nie pokazuję tam picia, ale w piciu mi zawsze towarzyszy chwilę. Dwie rzeczy mi towarzyszą. Jeden to jest sok mandarynka 100%. To jest po prostu sok wyciskany z mandarynek i to jest po prostu skład, to jest sok z klementynek. I albo piję ten, albo z Biedronki, z Vitalfresha i zawsze to jest z mandarynek, więc on mi towarzyszy. Więc jeśli chodzi o picie, to jest na pewno to. Przy okazji ma w 100 ml ma 52 kalorie, więc to jakby teoretycznie też się liczy do mojego zapotrzebowania, tak? I oczywiście drugą rzeczą jest woda. W żaden sposób to nie jest sponsorowane, ale ten bidon jest z Brity. Z tego co wiem, ma on 0,6 litra, taki jeden, więc sobie popijam z tego jeszcze wodę. Także chyba z takich informacji podstawowych na tyle. Teraz zapraszam was do mojego dziennego menu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pamiętajcie, ja nie mam żadnej diety, ja sobie jem co chcę, robię sobie co chcę, na co mam ochotę i wygląda to bardzo różnie i to jest tylko jeden przykładowy dzień, także spokojnie. Mi też często zdarza się na przykład podjadać gdzieś słodycze, zwłaszcza teraz jak mój tata wrócił i przywoził pełno słodyczy, to ja sobie gdzieś tam łapię, to tego nie pokazuję, no bo miałabym to bardzo często pokazywać. Ale jest coś takiego, ale to są te moje główne posiłki. Ja posiłki jem różnie, czasami nie zjem śniadanie, bo mi się nie chce, czasami nie zjem kolacji, bo mi się nie chce, czasami, nie wiem, zjem większy obiad, mniejszy, więc to jest tylko przykładowy dzień, także bierzcie to pod uwagę. A jeśli będziecie chcieli więcej takich filmików, to kliknijcie łapeczkę w górę i pomyślimy. Pomyślimy. A teraz już zapraszam do mojego dnia z jedzeniem, także zapraszam. Smacznego! Szafa otwarta, ale szybki test check, bo jakby jak już mamy film o jedzeniu, to przynajmniej je próbujmy, prawda? Weźmy sobie ketchupik. Magnifik. Słuchajcie, porcja wyszła mi większa niż zakładałam, ponieważ fasolki jednak, wsypywanie mrożonej fasolki do garnka jest ciężkie, ale szafa otwarta. Zróbmy taste check. Jak widzieliście, ja sobie zrobiłam to z bułką tartą. Nie wiem jak wy, ale zawsze tak robię, więc taste check fasolki. Jest przepyszna. I teraz taste check kalafiorka. Też bardzo dobry, ale ja zazwyczaj kalafiorem tak, że ja sobie go rozgniatam na tyle, że robię z niego takie pire. Więc pewnie podjęłam trochę fasolki, żeby mieć na kalafiorka. Nie, sobie zrobię moje pire kalafiorowe. Weźcie tylko pod uwagę to, że to jest przykładowy obiad i jest duża porcja, więc spokojnie. Ja się najadę. Spokojnie. Nie liczyliście na jakąś wyczynną kolację, natomiast niestety mam tylko cini mini z mleczkiem. Zrobimy taste check. Szczerze, normalnie pewnie bym nie zjadła kolacji, bo nawet specjalnie nie jestem głodna, bo strasznie się przejadłam obiadem, więc pewnie normalnie bym nie zjadła, ale stwierdziłam, no już dobrze zjedzmy, był trening, więc trzeba to nadbudować. Także taste check.
Prochota. Idę zjeść, bo mi się już napuszczała do wanny, także... dobra. A jeśli już zaspokoiłam waszą ciekawość, to mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to jak mówię, klikajcie łapki w górę, to będę wiedziała, że chcę takich filmów więcej. Piszcie mi, co mogę zmienić, poprawić, czego chcielibyście widzieć więcej w takich filmikach i jak chcielibyście, żeby wyglądały. A jak chcecie zostać na stałe, to wiecie... czerwony przycisk musi się zamienić w szary. Także to ja mieliśmy go, to już jest na tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Już niedługo kwarantanna trwa, więc możecie też skorzystać z tego, co wam pokazałam. I to tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa.